Siemka. Rynek Steam stwarza możliwości do robienia mniejszych i większych profitów na inwestowaniu w itemy. Żeby jednak zarobić spore sumy, zazwyczaj trzeba wsadzić dużo pieniędzy. W tym odcinku postaram się powiedzieć, czy warto inwestować małe kwoty w itemy z CS-a i przedstawię Wam kilka opcji do kupienia. Będę wdzięczny za suba, po więcej kontentu z CS-em i zaczynajmy. Dla każdego mała kwota oznacza co innego, ale na potrzeby tego filmu załóżmy, że mówimy tu o kwotach do 100 zł. Jeśli macie niewielki budżet, to jest kilka opcji. A. Pewnie dopiero zaczynacie przygodę z marketem. B. Chcecie przetrzymać wartość pieniądza, a może nawet trochę go pomnożyć. C. Nie macie dużego budżetu inwestycyjnego. No albo każda z tych wyżej wymienionych. Jeśli dopiero zaczynacie i chcecie zobaczyć, z czym się je rynek Steam, to idealne do tego będą wahania. To znaczy skupywanie rzeczy w dołkach i sprzedawanie w górkach. Na niektórych itemach widać to bardzo dobrze. Przez nasz budżet będziemy celować w itemki tanie, więc na każdym z nich zysk będzie groszowy. Ale możemy poszukać kilku wahań na różnych itemkach, kupić ich dużo, no i zsumowane to da kilkanaście złotych. Ale przede wszystkim wiedzę i obycie z marketem, co później pozwoli Ci na lepszą analizę, gdy już będziesz miał ten budżet większy. Możecie też szukać okazji. Do tego trzeba analizować rynek, śledzić trendy itd. Niedawno była sytuacja z Augiem Burzą. Skin warty kilkanaście groszy wskoczył na wartość kilkunastu złotych przez akcję na TikToku. Sytuacja nietypowa na rynku, ale pokazująca, że warto śledzić, co się dzieje, jeśli chce się rozwijać. Ogólnie, jeśli chcecie zarobić relatywnie dużo pieniędzy z małym budżetem, to musicie szukać trochę bardziej ryzykownych okazji, gdyż one zapewniają największe zyski. Wiadomo, że z 20 zł nie zrobicie szybko wielkiego majątku, ale jeśli będziecie systematycznie dokładać pieniądze do waszej teczki inwestycyjnej, będzie mogła się uzbierać fajna sumka. Teraz przedstawię kilka itemów oraz typów, które warto szukać z low budżetem. Zacznijmy od tych rzeczy ogólnych. Zwykłe papierowe naklejki to dobra opcja. Są tanie, więc można ich nakupić dużo. Polecam wybrać te ładne i z drużyną, która ma duży fanbase. Osobiście sam kupiłem trochę zwykłych Eternal Fire z Antwerpu, no i zyski na nich są fajne. Niedawno skończyła się też promocja na Rio i te naklejki dalej są dość tanie, więc to też wydaje się spoko opcją, zwłaszcza, że te kapsuły tutaj lecą sobie fajnie. Kapsuły z Rio, no i kurczę, kiedy to nagrywam, promocja się skończyła i ceny poszły w górę, trochę się spóźniłem z tym materiałem, no i wyskoczyło ładnie to wyskoczyło. Można rozważyć, czy po prostu nie dokupić więcej tego, no tylko aktualnie te ceny to jest już do 2 zł to podbija, na przykład pojemniki z kandydatami. Pewnie to sobie jeszcze spadnie w którymś momencie, więc możecie wtedy rozważyć, czy nie kupić, albo w ogóle nie kupić jakiejś tańszej kapsułki. No i z nim sytuacja wygląda tak, że im dłużej przetrzymacie, tym więcej zarobicie. No i jeśli się na to zdecydujecie, no to właśnie poszukajcie tych spadków i wtedy no, uderzcie tymi zleceniami kupna. No ale jeśli te kapsuły będą dalej tak rosły, no to rozważcie po prostu, czy nie lepiej właśnie kupić jakąś naklejkę z tej kapsuły, która najbardziej tutaj pikuje. Też tutaj niebawem będzie event Paryż i no znowu będzie można kupić sobie te kapsułki. No i to jest spoko opcja, bo za złoty 10 możecie tego nakupić. No i wiecie, historycznie to chyba tylko jedyne kapsuły, które tego profitu nie zaliczyły, to RMR-y były. No ale i tak nawet one już powoli coś tam odbijają, więc no. No oczywiście też zależy, jakie będą te naklejki z tego i tak dalej. No to trzeba będzie też przeanalizować, no ale to się wydaje spoko opcją. Ogólnie te właśnie wydarzenia. No i przechodzimy do tematu oklepanego, czyli skrzynki. Inwestycja, no myślę, że no bardzo pewna. Te skrzynki sobie rosną i będą też rosły. Te ceny, no najniższa jest 76 groszy i te skrzynki jak kiedyś zaczynały od kilkunastu groszy, no to teraz lecą i lecą i lecą. Więc pewnie w którymś momencie naprawdę, żeby kupić tanią skrzynkę, będzie ciężko. I jakie polecam? Skrzynia załamania, ona najprawdopodobniej wypadnie jako kolejna z tutaj tych puli dropów, więc to jest ciekawa opcja, jak wejdzie nowa skrzynka, tylko no, trzeba będzie na to poczekać. Skrzynia pryzmatu, ona już wypadła, będzie jej coraz mniej na rynku, kosztuje złotówka, więc to jest dość tanio, patrząc na inne skrzyneczki. No i tutaj zależy od waszego budżetu, nie jakieś strefy zagrożenia, też no złoty 20, no więc zdecydujcie się, musicie sobie wybrać, dostosować do budżetu i to na pewno też jest fajna opcja, no tylko na to trzeba będzie poczekać, żeby to wzrosło, no chyba że traficie w jakiś fajny okres, gdzie kupicie trochę przed pikiem kolejnym tych skrzynek, bo one sobie fajnie pikują co jakiś czas.
Jeśli chcecie się tak bardziej pobawić, trochę przetrzymać, nie myśleć o tym za dużo, no to tak jak mówiłem, te moje przykłady myślę, że są w miarę pewne. Jeśli chcecie jednak troszkę więcej z tego wyciągnąć, no to polecam rzucić się na te trochę ryzykowniejsze inwestycje. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia suba, lajka i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i cześć!